Dzień dobry, Jacek Szopiński, witam w drugiej kawie. Dziś na rozmowę zaprosiliśmy księdza Marcina Marsolka z Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień, a rozmawiać będziemy o rekolekcjach dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Tak. W skrócie o rekolekcjach trzeźwościowych. Tak jest. Trzeźwości każdy potrzebuje, nie tylko człowiek uzależniony, ale także nieuzależniony. Tak, ostatnio dramatycznie o braku trzeźwości przekonał się ten obywatel, który z jednym promilem próbował zdawać egzamin na prawo jazdy. I nie zdał. Mimo tego, że jazda poszła mu zupełnie nieźle. Tak też może być, ale trzeźwość to nie tylko bycie pod wpływem czegoś, tak? Trzeźwość to rozsądek, to prawidłowe myślenie, a adekwatne ustosunkowanie się do życia. I w tym znaczeniu my wszyscy potrzebujemy trzeźwości, żebyśmy prawidłowo funkcjonowali ze sobą. Te rekolekcje, na które zapraszamy, to rekolekcje dla wszystkich, którzy jakoś byli dotknięci cierpieniem związanym z uzależnieniem. Nie tylko sami uzależnieni, ale też członkowie rodzin, przyjaciele, ktoś, kto pracuje z taką osobą. Bardzo często w tym cierpieniu pojawia się bezsilność, bezradność, nie wiemy, co zrobić. I ta bezsilność może zablokować kogoś na wiele lat. Na tych rekolekcjach przyjeżdżają ludzie, którym się już udało, którzy wyszli z uzależnienia, jakoś uporządkowali swoje życie, przyjeżdżają jako wyraz wdzięczności. Ale no, ale też jako dobry przykład. Tak, pewnie. Ale też to jest tak, że jeżeli ktoś wziął, to potem dobrze jest, żeby dał, żeby się tym podzielił. Karma wraca, jak to mówią w jednej z religii, że jeżeli się dobre wysyła, to dobre wraca. No wróci. Tak, to co dajemy, to potem też wraca. Więc oni też są takim oparciem dla tych, którzy przyjeżdżają po raz pierwszy, przyjeżdżają też osoby z różnym nastawieniem. Czasami do Pana Boga mają bardzo długą drogę, bo wiele rzeczy niedobrych się wydarzyło. I pewnie trochę pretensji też się zdarzają. Też, tak, bólu, żalu, tak. Czasami te osoby cierpiące z powodu uzależnienia przerzucają na Pana Boga ten cały problem, mówiąc, że to Bóg ich ukarał. No, Bóg daleki jest od takiego karania człowieka, tylko chce człowieka z tej sytuacji wyciągnąć. Natomiast w tej bezradności no, szukamy jakiejś ulgi. Rekolekcje są podzielone na 3 dni. Pierwszy dzień dla właśnie partnerów, członków rodziny. Czyli zaczynamy od współuzależnienia. Od współuzależnienia, tak. I chcemy w tych rekolekcjach się przede wszystkim zająć ich bólem, ich żalem, goryczą, pretensjami. To są też zerwane relacje, niemożność wybaczenia, no bo ileś tam tego cierpienia tkwi. Jeżeli ktoś był upokarzany, doświadczył przemocy, naruszenia granic, więc chcemy z życzliwością i z całym ciepłem stanąć przy tych ludziach. Są sytuacje, gdzie człowiek jest bezradny, gdzie my po ludzku niewiele możemy zrobić i tylko Pan Bóg człowiekowi zostaje i całe szczęście, że tak jest. I za te osoby chcemy się modlić i chcemy, żeby one doświadczyły takiej siły, żeby mogły się jednak otworzyć na pozostałych członków rodziny, czy też na samą osobę uzależnioną. To pierwszy dzień. Tak, drugi? Bywa tak, że osoba uzależniona zdrowieje, ale nie bardzo ma gdzie powrócić, no bo zostały zniszcza czy zniszczenia. I to środowisko, do którego ono wraca, jest niezwykle ważne. Drugi dzień dla samych osób uzależnionych, osób, które są często odrzucone na margines, przekreślone, nikt nie wierzy, że one wyjdą, a te osoby jednak się zbierają, wychodzą. My co roku doświadczamy małych albo większych cudów. Ja zawsze po tych rekolekcjach mam ileś pacjentów więcej w swoim ośrodku. Cieszę się, bo ci ludzie rozpoczynają nową drogę. I to jest to dzień dla osób o różnych też uzależnieniach, nie tylko alkoholowych. Te osoby, nie wierząc czasami, mając z Panem Bogiem na bakier, mogą doświadczyć... No właśnie o to chciałem zapytać. Czy trzeba wierzyć, żeby skorzystać, żeby poczuć ten pozytywny... Trzeba przyjść. To jest pierwszy warunek. I pierwszy i jedyny warunek. Tak jest. Trzeba przyjść, obecność i się otworzyć. A potem, można powiedzieć, samo się dzieje. Ponieważ są ludzie, którzy przechodzili te wszystkie zmagania, którzy przechodzą ci, którzy są na początku drogi. Można się oprzeć, porozmawiać, też powymieniać. Trzeci dzień, taki dzień najważniejszy dla nas, bo to jest dzień przeznaczony dla dzieci z rodzin osób uzależnionych, alkoholików, ich rodziców. Najczęściej kiedy dorośli zmagają się z uzależnieniem, te dzieci są gdzieś w tle, są zapomniane, zostawiane, ale to uzależnienie też dotyka tych dzieci. Strach, niewiadoma. No to nie jedną pracę naukową napisano na temat dzieci
osób uzależnionych. No tak, ale na co dzień, kiedy pomagamy tym dorosłym, niestety nie pamiętamy o tych dzieciach, a te dzieci często gdzieś w lęku, w swojej wyobraźni są pozamykane. Potem niskie poczucie własnej wartości, jakiś wstyd. Te rekolekcje są też taką okazją, żeby te dzieci poczuły swoją godność i swoją wartość. Że nie były dodatkiem w rodzinie, ale są najważniejsze w rodzinie, bo tak miało być. One do rodziców zwracały się jak do Pana Boga. Rodzice były rodzic był tym ideałem, ale niestety zawiódł. Nie udało się. To, co miał dać najpiękniejszego niestety, kiedy przychodzi alkohol czy inne uzależnienie, to wszystko zostanie zrujnowane. Rodzic ma dać miłość, mądrość, opiekę, bezpieczeństwo. Wiadomo, że osoba uzależniona, kiedy jest w ciągu alkoholowym, tego nie da. To wszystko odwrotne. Przerażenie, te dzieci często stają się rodzicami własnych rodziców. No, to jest właśnie bardzo często opisywane w książkach. Tak. Właśnie to, że dziecko przejmuje jakby rolę głowy rodziny. No i niosą ten ciężar. Tak. I ten ciężar też mają okazję w czasie tych rekolekcji w jakiś sposób zrzucić, też oddać Panu Bogu, ale też obudzić swoje emocje pozytywne do swoich bliskich. A proszę mi powiedzieć, bo to już po raz 17, tak, prawda? Organizowane są te rekolekcje. Ile ma ksiądz potwierdzonych skuteczności? My tego nie liczymy, ale tych skuteczności jest z roku na rok więcej. Tak? Znaczy też samo to, że się coś organizuje po raz 17, tak, świadczy o tym, że warto. Tak, my też z tych współczesnych technologii dzisiaj korzystamy, żeby nagłośnić, i ludzie z tego korzystają. I co roku mamy takich ludzi, którzy po raz pierwszy o tym usłyszeli. I też po raz pierwszy przychodząc, zapaliła się dla nich iskierka. Potem są takie informacje, że kilkadziesiąt lat niektórzy tkwili w tej gehennie, nie wierząc, że w ogóle może się coś pozytywnego wydarzyć. A się okazało, że się wydarzyło. Po pierwsze, wróciła nadzieja, chęć zrobienia kolejnego kroku, ale też wiedza, że są miejsca, gdzie można pójść, ale to, co najważniejsze, można dotknąć taką osobę, można z nią porozmawiać, przekonać się. Świadectwo jest ogromną siłą. Jeżeli my usłyszymy od osoby uzależnionej, że jest to możliwe, albo od osoby współuzależnionej, że nie ma sensu siedzieć w nerwicy czy depresji, tylko no, trzeba ruszyć. Pomoc jest, tylko bardzo często my czekamy, aż ta pomoc do nas przyjdzie. To chyba... Znaczy, ja zupełnie rozumiem osobę, która jest w depresji, jest, powiedzmy tak, ma świadomość już swojej niedoskonałości i jakby oczekuje pomocy. Tak. I nie zawsze zrobi ten pierwszy krok. No, a tutaj tym pierwszym krokiem jest to, co już ksiądz mówił, że wystarczy przyjść. Tak, to powiedzmy jeszcze tylko, gdzie przyjść i kiedy, bo tego nie powiedzieliśmy. Tak, tak. Czwartek, piątek, sobota, Winów koło Opola, na Wzgórzu Winowskim w kościele Zesłania Ducha Świętego, godzina 19. A czy to koniecznie trzeba uczestniczyć we wszystkich trzech dniach, czy można... Można sobie wybrać. Centralnym dniem jest piątek, bo się gromadzimy wokół krzyża, jest też droga krzyżowa. Taką myślą przewodnią też jest krzyż. Dla wielu ludzi krzyż tylko kojarzy się z cierpieniem, ale krzyż jest znakiem miłości. Chrystus umierający na krzyżu daje miłość. I ile razy czynimy znak krzyża, tyle razy czynimy tą miłość wobec siebie i wobec innego. I my chcemy tej miłości doświadczyć. Miłości Bożej, ale też miłości takiej wspólnotowej. Człowiek dla człowieka. Wielki Post to w ogóle jest chyba taki moment, w którym można, właściwie powinno się trochę zastanowić nad życiem i nad sobą. No tak, bo człowiek nie składa się tylko z ciała, z psychiki, ale też z ducha. Nie mówimy, że psychika umarła czy ciało, tylko wyzionął ducha. My mamy ducha i duch jest naszą siłą, tą naszą energią napędzającą nasze życie. I tego ducha też trzeba... Taki remont ducha. Tak? Tak jest, też go trzeba nakarmić, odnowić, odświeżyć i umożliwić sobie też taki 5 minut luksusu, żeby zharmonizować swoje życie. My wszyscy jesteśmy dzisiaj zagonieni. Ten Wielki Post jest takim okresem, kiedy możemy trochę pomyśleć, jak my funkcjonujemy.
dla siebie, dla innych, jak to jest w naszych rodzinach i małżeństwach. Wiele osób też wraca z zagranicy. My celowo te rekolekcje mamy tak późno, że ci, żeby zdążyli. Tak, żeby zdążyli. Wielu przyjedzie też z zagranicy, stali bywalcy tych rekolekcji. Oni przyjeżdżają naładować się akumulator. Ale też jest okazja do sakramentu pojednania. Wiele osób się boi też skorzystać z tego sakramentu pojednania, ma różne wyobrażenia. Będą posługiwać tym sakramentem osoby, które same też są dotknięte tym problemem i trzeźwieją, zdrowieją. Więc takie otoczenie bardzo profesjonalne. Czwartek, piątek, sobota, Winów. Winów koło Pola, godzina 19 w kościele na górze. Zapraszał ksiądz Marcin Marsolek, Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień. Dziękuję bardzo i powodzenia. Dziękujemy.